Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Drodzy Państwo, dzisiaj przyjechaliśmy do miasta smoków, matki smoków, uniwersytetów, czekoladek i wszystkiego, czekoladek co magiczne. Tak. Jesteśmy w Krakowie. Pijemy szybką kawkę i zbieramy się, lecimy zostawić bagaże w naszym pokoju. W naszym ekskluzywnym pokoju. Mieszkaniu. Opowiemy wam pewną historię i nie będzie to legenda o smoku wawelskim. Dokładnie, ale takiego smoka kupiłem Adzie, dokładnie na tym straganie. Nie wiem ile lat temu. 10. Nie, byłeś w pierwszej liceum. Przy pomniku Adama tak Mickiewicza tutaj. Mamy jeszcze trochę czasu, a jest w Krakowie takie miejsce, które chcemy odwiedzić już od bardzo dawna. I tak się składa, że jesteśmy akurat obok dziurawego kotła. I to jest taka knajpka w stylu Harry'ego Pottera. Pan nam dał ulotkę, więc widzieliśmy jak trafić. Ma szalik Gryffindoru też. Jest dziurawy kocioł. Ale super. Wejdźmy tam. Takie to jest ukryte trochę. Chyba tak. Wszelkie znaki wskazują, że jesteśmy w odpowiednim miejscu. Z czego byście byli, jakbyście mogli wybrać? Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff czy Ravenclaw? Ja bym ze Slytherin była, a na Gryffindor. Sprawa jest na tyle poważna, że ja specjalnie wzięłam ze sobą strój, który chcę założyć tutaj. A że myślałam, że przyjdziemy tutaj później, to będę się przebierać w toalecie. Ja po prostu zaraz będę z Gryffindorów. Co to, a ja będę ze Slytherinem. O, ja cię nie mogę, jak fajnie. Fajnie. No. O nie, tu myśli są. Obrazy się znosiłem, ale czad. O nie! Co jest? O, strach. Strach. O, dementor. Strach. Strach. Do wyboru są dwie sale. Jedną z nich, uwaga, uwaga, głowa, bo ja to czytam, nawiedzają duchy i zalecana ta sala jest dzieciom powyżej 12 lat, tylko tym najodważniejszym. No to chodźmy tu jednak. Jest miejsce? Bierzeszmy w ogóle z walizą jeszcze. Nie. My jesteśmy po prostu spakowani. Możemy jechać już do Hogwartu. Dostaliśmy menu. Ale czy to jest ta księga taka gryząca? Myślę, że będziemy się tutaj stołować przez cały pobyt, bo ja po prostu nie wiemy co wybrać. Zawsze chciałem spróbować właśnie kremowego piwa, które pije Harry Potter. To są jeszcze różne wersje. Yeah. Sok dyniowy, espresso patronum. Yeah. Nie no, po prostu jest czadzior, jestem zakochana. W ogóle to kremowe piwo jest bezalkoholowe, także super. Tu mały przedsmak naszego zamówienia. Wziąłem nam jeszcze fasolki wszystkich smaków. Yeah. Może to być coś dobrego, ale mogą to być żygi albo zgniłe jaja. A tutaj wziąłem nam jeszcze ciasteczka z wróżbą, więc najpierw będziemy mieli magiczny moment, a dopiero potem dostaniemy zamówienie. Ta. Ja naprawdę wyszłam do łazienki, żeby się przebrać. A tu płacząca Marta. I mało tego, trzeba uważać, żeby jej nie rozdrażnić przypadkiem. Przyodziałam barwy Gryffindoru i mam naszyjnik z insygniami śmierci. W ogóle to jest tak cudownie, tak magicznie i leci podkład muzyczny z Harry'ego i po prostu jest genialnie. Teraz musisz zdecydować, Hermiono, czy test kremowego piwa, czy test fasolek i wróżby. Dobra, to poczekamy, bo na razie mamy jedno, to poczekamy na drugie i sobie. Tak, na razie mamy lodowe kremowe piwo, jeszcze mamy ciepłe, grzane. O, nie wierzę, coś źle kliknęłam i tyle was ominęło. Rafał spróbował fasolkę. Białą fasolkę i miałem zgniłe jaja. Jeszcze czuć, jak ktoś chce, to mogę chuchnąć. O nie! Teraz ta pomarańczowa, niepokojąca fasolka. Ja liczę na to, że ona będzie brzoskwiniowa, ale tak, za to, że nie nagrałam, to pewnie ta kara. Nie, ty masz farta, to pewnie będzie przez kniowa. Po zapachu się nie da. Nie wiem. A
Co? Nie brzoskwinka? A co? Wymioty czy nie? Nie, to się smaczne? Nie no, zjeść, trzeba zjeść. Wypluła. Okropne. Ale nie mam pojęcia. W ogóle nie, żaden pomysł mi do głowy. No serio. Proponuję zamianę kolejności, bo ja muszę szybko zmienić smak. Odkryj, jakie będzie twoje przeznaczenie. Mam nadzieję, że lepsze niż poprzednio, bo dotarło do mnie już po chwili, co to był za smak. Tak, w ogóle siedzimy przy Lunie, Longbottom, bo każdy stolik ma swojego czarodzieja. Okay. Przeczytaj, co masz. Uwaga. Co ci los przyniesie? Pewien krukon, krukonka przygląda ci się uważnie. Dobra, to teraz... Ty, a to może ja jestem krukonem? Nie no, bo my siedzimy. Niebieski to jest... Kurczę, teraz nie wiem. Tam jest nam widok. Ale tam poszły dziewczyny, tam siedziały takie krukonki, no. Przecież my jesteśmy pod krukiem. My mamy tutaj Ravenclaw. Co ty mi się przyglądasz? Ja ci się przyglądam, no mówiłem właśnie. Faktycznie Raven to kruk przecież. Teraz pora na moją wróżbę. Piękne ciasteczko liściowe, liściaste. A na wróżbie mam tam. Szczęśliwi czasu nie mierzą, ale może warto czasem spojrzeć na zegarek. To chyba jakaś aluzja do tego, okay, że zaraz pokój mamy nasz dobry rano. To zaczynamy testowanie piw. Tak. Dobra, tu mamy lodową wersję. A tu mamy klasyczną. Ciemne, grzane, korzenne piwo. Nie, kremowe piwo. Dawaj, test na żywo. Ciemne, grzane jest, ja już myślę, że to jest majster. No prawda. Ciepły cynamonowy korzenny. Ojej, wspaniale, jesiennie tak. To skoro wiecie już jak smakuje ciepłe, to teraz jak smakuje lodowe. Czy ciepłe jest ciepłe? Tak, ciepłe jest ciepłe, a lodowe jest smaczne? I zimne. Ale też takie mocno korzenne? Mhm, kokosowe. Mam problem z odtworzeniem smaku teraz. Teraz za chwilę oprowadzimy, ale już bez latarki, żeby nie przeszkadzać innym tutaj gościom. Zobaczcie, przy każdym stoliku jest jakiś inny czarodziej. Tu mamy Zgretka, tu mamy Severusa Snape'a. I stoliki są też podzielone na szkoły. Tutaj Slytherin, Gryffindor. Tutaj jeszcze taki wielki obraz. Racja. Coś bym sobie tu jeszcze upolowała chyba. No właśnie, też mi się podobają. Wszystko mi się podoba, to jest problem. Aha, te różdżki są z mlecznej czekolady, Rafał. Nie mogę. Czekoladę ważałam, bo kiedyś takie jedliśmy. 35 zł za różdżkę. Jakie słówki, to były kolczyki. O, to miałam. Ej, ale znicz jest piękny. No i te skarpetki, no. Świąteczne vlogmasowe. Cuda po prostu, no. Mi się to różni. A tutaj są jeszcze ten. A pióro Feniksa? A, bo z lwiej krzywy. Okej, okay, zajrzymy. Różki. Najpierw krzę. Ja. A ja. Gij. Pióro Pegaza, pióro Feniksa. Bilet do szkoły magii. O, to... A gdzie te listy są? To jest chyba to. Aha, mówię. Bilet wymagany przez minister. Czadzior. Można by zostać spokojnie na dłużej. Jest mnóstwo różnych fajnych gier. Rower! Miotła, Wi-Fi, kremowe piwo. Nie no, po prostu jestem zachwycona. Jest czat, nie? Jest, my już spakowani do Hogwartu. Czekamy na transport.
ale było magicznie. Chociaż powiem wam, że się mocno zasłodziliśmy. Spokojnie by wystarczyło takie jedno kremowe piwko na pół któreś. Szczególnie to lodowe było takie ojojoj, tutaj już nie jest tak słodko. Już sobie idziemy, panie dementorze. Nie będziemy się całować. Wychodzimy. Nie, no to jest super. Taki żart powiedziałem, to się wychodzimy na świat. Wita nas przepiękny Kraków. Dzisiaj niezwykle ciepły i słoneczny. Tym razem już naprawdę zmierzamy do naszego mieszkania. Mijamy kościół świętego Piotra i Pawła. Ileż tu jest pomników najróżniejszych. Tutaj przed nami taka piękna wieża. A my sobie tam dalej drepczemy z walizeczką. Tak. Póki co tak tylko przemykamy obok. Będziemy tutaj jeszcze sobie spacerować wieczorem. Ale póki jest jasno i jeszcze jakoś aparat w telefonie daje radę, to fajnie byłoby jakoś się tymi widokami pięknymi podzielić, bo jest naprawdę przepiękny Kraków. Dotarliśmy na miejsce, będziemy nocować w naprawdę super lokalizacji, ulica Dietla. Dietla 51. I są to noclegi RUUMZ, którymi zajmuje się Jola z bloga 52 weekendy, która jest przewspaniałą babką i której pokoje po prostu zachwycają. Oni naprawdę tak urządzili fajnie całe poddasze kamienicy. Coś dodać? Zaraz się zachwycicie. Że tutaj jest super to, że każdy jakby oddzielny pokój, oddzielne pokój. Powiemy zaraz to głośno? Oddzielne mieszkanie jest w innej stylizacji. Nic więcej nie powiem. Resztę... Głośno. Dzień dobry pani. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Ora, dotarliśmy. Cześć. Super, bardzo się cieszę. No to dobra, to co? Zrobię wam oficjalne zameldowanie. Dobra, dobra, poprosimy. Jak trzeba. To tutaj wiecznie, w jakiej my jesteśmy genialnej lokalizacji. Tak, więc jesteśmy dokładnie tutaj, czyli na rogu Dietla i Bożego Ciała. Generalnie Stare Miasto i dzielnica Kazimierz i my bardzo właśnie fajnie pośrodku. No, fajne lokalizacje miejsce. Super, no? Tak, jeśli chodzi generalnie o rynek, to idziemy sobie, no teraz mamy tutaj upgrade tego skrzyżowania, więc trzeba sobie tutaj przejść i Stradomską w górę. Mijamy sobie Wawel tak gdzieś po 7-8 minutach spacerkiem i później Grodzką do samego rynku. 15 minut jest w sumie, więc nie trzeba się żadnym transportem spacerkiem. Z walizką nawet przetrwaliśmy spokojnie. Tak, super się idzie. Można sobie wokół planty całość mniej więcej około godzinki. Bardzo fajny spacer. Jak ktoś ma ochotę sobie... A, to planty całe na około. Ja myślałam, że to jest taki fragment. Całe miasto. Także jak się tu wyruszy, no to całością można przejść do, aż do Wawelu. No to jeszcze raz można sobie hulajnogę, rower, co tam kto lubi, bo to naprawdę, no w lecie też jak jest gorąco, to bardzo fajnie, bo chłodniej w cieniu drzew, także super. No i co, nasz Kazimierz, Trolki, tak? Nie? Jeszcze deskorolki. Tak, też. Jeśli chodzi o Kazimierz, no to tak, generalnie to jest, można powiedzieć, stołówka Krakowa. Wszyscy się tu żywią i lokalizacje tak trochę zostawiają rynek turystom, a jak chcą gdzieś wyjść i zjeść, to raczej na Kazimierz. W Okrąglaku w jednym z okienek są lody przepyszne, które koniecznie trzeba sprawdzić. Nazywają się Good Lud. Koniecznie. Również na placu Wolnica. To była ich pierwsza lokalizacja. Teraz mają w ogóle chyba ponad 19 albo w okolicy. Przepyszne, naprawdę śmietanka ze skały. Wywiada. Drzwi są zawsze otwarte. Okej. Uruchomią światełko, także ja zawsze spróbuję je zamykać. Pewnie, żeby go sobie. Bo wtedy ten ruch drzwi otwiera po prostu i uruchamia światło. Można wtedy mać do tej czujki. Dobra. Drzwi jesteście w jednym mieście. Wow. I właśnie, czy pani nam tutaj by jeszcze opowiedziała o tych pokojach? Tak, ja wam wszystko. Więcej. Dobra, dobra. Zaprowadzę was najpierw do powrotu jeszcze przez mapkę. O, właśnie. Już się zachwycałam zdjęciem. Mapka, która nam pokazuje
tak naprawdę regiony, do których nawiązywaliśmy, jeśli chodzi o wystrój wnętrz. Każdy pokój, jest ich tutaj pięć, każdy pokój nawiązuje właśnie do wybranego regionu. Także mamy Bory Tucholskie. Wy będziecie mieszkać właśnie w Borach Tucholskich. No. Czyli właśnie w mieszkaniu, które nazwaliśmy Woods. Mamy Halite, czyli sól. To jest ta wieliczka, tak? Tak, nawiązujące do wieliczki i do bochni. Mamy ceramikę, czyli kaolin. Kaolin, czyli składnik właśnie glinki ceramicznej. Więc to jest mieszkanie, które nawiązuje do Bolesławca. Także wystroję troszeczkę. Mamy len, czyli te wschodnie tereny. I mamy wodę, czyli właśnie nasze Mazury. Super pomysł. Właśnie fajna sprawa, jak zagraniczni turyści przyjeżdżają, że mogą... Zagranicy, którzy chcą sobie troszkę więcej też o Polsce, jak już przyjeżdżają do Krakowa, to Kraków wiadomo, że zwiedzą, ale przy okazji też mogą ciutkę o samej Polsce gdzieś tu jeszcze zobaczyć. No i takie highlighty z różnych miejsc, tak? Czyli super. Króliki też na pewno są. Tak. Dobra, to chodźmy do zobaczyć las. Tak. Jeśli chodzi o kluczyki, ten z żółtym brylokiem jest do mieszkania. Te kolejne dwa są na dole, gdybyście zapomnieli kodu. Coś nie działało, to one są na przodzie. Dobra. No i tutaj. Już się tu spadnę, to kierunek, nie mogę, nie no. Jeszcze piękniej chyba niż na zdjęciach, nie. Ale nie, ja tu nie będę wchodzić, jeszcze coś tam, bałagan zrobimy czy coś. Ale naprawdę pięknie to zrobiłaś. Kurczę. Nie, ja podziwiam naprawdę, żeby tak z wyczuciem i w ogóle... I ten kącik jak fajny, żeby sobie tak przysiąść, coś pojeść. Tak, kącik, żeby sobie tam usiąść, poczytać i tak naprawdę to mieszkanko akurat jest, można powiedzieć, 2+1, czyli jest sofa dla dwóch osób i jest ewentualnie materac dla, no raczej dla dziecka, bo tutaj troszkę tak ale wiecie, to jest fajny pomysł nawet do domu sobie, żeby taki kącik... Zabieramy. Tak, tutaj można to przyzłożyć, bo one są właśnie... A szczególnie przez kosę fajnie. Jest fajnie to zrobione, że tak, jest że zostanie właśnie z kosu. Fajne. Słuchaj, no i tutaj mamy takie różne niuansiki, łeczka, drewno z rozebranej stodoły, także trochę recyklingu. Nie, no nie mogę, super po prostu, jakie detale. Wygląda to tak, aneks kuchenny jest wyposażony, jeśli byście coś gotowali, to oczywiście tam tutaj są podstawowe naczynia. A super, naprawdę. No i co? Musisz tu z nami zostać, tak się dopasowałaś pięknie kolory. No właśnie. Tam jeszcze mamy szafę całą? Tak, tam sobie możecie. Tak nieśmiało zajrzę póki co. Nie, no naprawdę, po prostu jest bosko, przebosko. No i jakaś zdolnia chatę urządzała chyba. Powiem tak, no, nie robiłam tego sama. Znaczy, koncepcja była moja jak najbardziej, ale faktycznie tutaj miałam dziewczynę, która mi pomagała z wystrojem wnętrz, to jest właśnie. Fajnie jest też prysznic zrobiony, że wchodzi tak jak podłoga, nie? Tak, to są minusy, bo jak się z niego wylewa, to ma swoje plusy i minusy, ale do sprzątania jest... To wtedy się las podlewa w ten, w ten sposób. Nie, no przecudnie. Jasne. No, także słuchajcie. I jesteśmy na poddaszu. To co, już nigdzie nie wychodzimy, nic właśnie nie zbieramy, już tam mapki na przyszłość może się przydadzą, ale tutaj nie ma co. Piątek wieczorem wyszliśmy na miasto. Dużo się dzieje, słuchajcie, bardzo dużo ludzi. Już trochę odwykliśmy od tego. Oj tak, ale dużo się dzieje i w ogóle odkrywamy krakowski Kazimierz, którego wcześniej zupełnie nie znaliśmy. Jest mnóstwo ludzi i tak. Podobno tutaj więcej mieszkańców lokalnych przychodzi niż turystów, turyści raczej na... Jola powiedziała, że Kazimierz to jest taka jadalnia powiedzmy lokalna, że tutaj wszyscy przekonała zjadają, nas. Nie na Starym Mieście i jeżeli to jest jadalnia, to my po prostu powinniśmy tutaj być. I spacerujemy, wszędzie unoszą się piękne zapachy, uliczni grajkowie grają na gitarach, a my teraz pokażemy wam trochę, damy wam tego klimatu Kazimierza. Thank you.
intuicja mnie nie myliła, coś mi się Kraków kojarzył z zapiekankami. Tak właśnie, że o tej porze się tu jada często, gęsto zapiekanki. I to się potwierdza, bo wszędzie są knajpki z zapiekankami i wszędzie są przy nich długie kolejki. Na pierwszy głód postawimy na zapiekanki krakowskie. To by była dla ciebie. Właśnie, urzekła mnie. By było dziocha. Dziocha w grządce. Ale to jest wege. A mnie korci bardziej jakiś kabanos może albo boczek, tak jak ciebie. Boczek, tak. Ale w ogóle nazwy są fajne. I są też zapiekanki górolskie fajne. Na co dzień Rafał jest w gronie tych poszkodowanych mężczyzn, których dziewczyny zjadają swoje porcje bez problemu. Ale tutaj, w sensie zjadłabym, ale z myślą taką, że jeszcze coś bym chciała dzisiaj przegryźć, no to Rafał miał ten zaszczyt w końcu. I mi pomysł. Zapiekse zjedliśmy przy okrąglaku. Nazwa już nas nie dziwi, bo można wchodzić w kółko tego budynku i wszędzie są zapiekanki. Wszędzie są street foody, nie tylko zapiekanki, jakieś frytki belgijskie i różne inne takie street foody. Ale nie tylko w tym budynku, ale też naokoło tego okrąglaka. Drodzy Państwo, żeby nie być gołosłownym, musimy tutaj trochę skorzystać z tej strefy jedyniowej, więc teraz wpadliśmy na super pomysł i to jest ekstra pomysł, na pewno nie będą nas bolały brzuchy, że weźmiemy sobie tu lody, które też polecała właśnie Jola. I w drodze oczywiście na Stare Miasto Krakowskie będziemy je spalać. Także... Ja myślałam, że chociaż trochę pospacerujemy w przerwie, ale nie, tu nie ma robić czasu. Za dużych przerw w jedzeniu, bo to tam są takie interwały jedzeniowe, że trzeba ćwiczenie po ćwiczeniu. Mamy za mało czasu po prostu. Śmietanka ze skały, cokolwiek to znaczy. To jest lodów. Mocna śmietanka, tak? No pięknie nas Jola robiłaś. No i co? I dobre. No. Dobra. Mocno śmietankowe. Przyjechaliśmy tutaj na Stare Miasto, a tu jest akcja wielka. Tam latarkami machają w góry. Nie wiem, co się dzieje kompletnie. Chcemy zobaczyć? No, idziemy. Jak wszyscy... A, głośno. Nie mam pojęcia. Nadal. O co chodzi? Jezu. Spokojny wieczór. Okay. Relax, take it easy. Co jest? Żeby nie było, że nic tylko jemy. Aha. Jak tu się teraz z tego wytłumaczyć? Ostatnie godziny spędziliśmy na spacerze tylko we dwoje, także nie nagrywaliśmy. A teraz znowu przybywamy do was z jedzeniem, ale zabieramy je ze sobą do domku i robimy sobie piękną, uroczystą kolację. Uroczystą bardzo. Mieszkanie.
drodzy Państwo, my już kończymy ten dzień pełen wrażeń, kładziemy się powoli spać. Jesteśmy padnięci totalnie, ale to jest miejsce, w którym na pewno naładujemy baterię na kolejny dzień. Da się tu zrelaksować na pewno. Ta zieleń uspokoi. Także już dziękujemy za oglądanie tego vloga, zapraszamy jak zawsze do subskrybowania, do kliknięcia dzwoneczka i do zostawienia łapki w górę pod filmem. I jak zawsze do zobaczenia jutro.